Cześć, z tej strony Kamil. Cześć, z tej strony Paweł. W tym materiale wideo opowiemy o działalności naszego programowania Innevi, w którym wyjaśnimy, w jaki sposób możecie go wykorzystać we własnej firmie. W pierwszej kolejności przedstawimy, jak działają moduły, a więc funkcjonalności, z których możecie skorzystać w ramach Innevi. Paweł, oddaję Ci głos. System Innevi składa się z trzech modułów. Pierwszy to jest właśnie rejestracja czasu pracy, dzięki któremu pracownik może dokonywać swoich odbić w ciągu dnia. Drugi moduł, grafiki pracy. W nim możemy zaplanować normę dla każdego pracownika osobno na dany dzień. I trzeci moduł to jest moduł wnioski, który pozwala na zgłaszanie wszelkich rodzajów wniosków przez pracowników, w tym wnioski urlopowe, L4, wnioski dowolne, właśnie takie jak praca zdalna czy nadgodziny, oraz wnioski o delegacje, dzięki którym możemy zaplanować wszystkie wyjazdy służbowe. Dodatkowo pracownik może zgłosić też wniosek dotyczący rejestracji czasu pracy, czyli na przykład zapomniał się odbić, składa prośbę o dodanie takiego zdarzenia, czy o edycję zdarzenia, jakiejś godziny błędnie odbitej. Wiemy już, jak działają funkcjonalności w Innevi. Kolejnym krokiem jest przedstawienie, w jaki sposób pracownicy mogą się odbijać. W tym wypadku mamy dostępne kilka rozwiązań, o których opowie Paweł. System oferuje cztery dokładnie rozwiązania odbijania się przez pracowników. Jedną z takich najpopularniejszych metod jest postawienie tableta lub smartfona w ogólnodostępnym miejscu, które będzie pełnił rolę typowego czytnika do rejestracji czasu pracy. Tak jak tutaj widzimy, pracownik wystarczy, że podejdzie ze swoją kartą wydrukowaną z systemu, zbliży ją do takiego tableta i już nastąpi jego odbicie. Bardzo wygodna metoda dla takich pracowników lokalnych. Kolejną popularną metodą jest aplikacja na smartfona. Każdy z pracowników może sobie zainstalować taką aplikację i mieć w niej dostęp też dodatkowo, nie tyle do samej rejestracji czasu pracy, czyli do zgłaszania za pomocą przycisku start-stop, ale też będzie widział swoje grafiki zaplanowane oraz będzie miał możliwość zgłoszenia wniosku urlopowego. Trzecią wygodną metodą jest po prostu komputer, czyli przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu się na innevi.pl pracownik będzie mógł w prawym górnym rogu kliknąć sobie w zegar i też dokonać odbicia na zasadzie start-stop czy jakiegoś innego dodatkowego statusu. Oraz czwarta, ostatnia metoda, którą oferujemy, jest to zamiana komputera w tryb kiosku, co daje nam tak w sumie taką imitację tego tableta z pierwszej metody. Pracownik będzie mógł podejść do takiego komputera wyposażonego w kamerę internetową i też zbliżyć swoją kartę. Wówczas nastąpi jego odbicie. Tym samym wiecie już, w jaki sposób możecie wybrać poszczególne funkcjonalności, a także jak mogą odbijać się pracownicy. Kolejnym krokiem jest zbudowanie własnego zespołu w ramach aplikacji Innevi. Zaprezentuje to właśnie Paweł. Tak, na widoku zespołu jesteśmy w stanie dodać pracowników oraz zbudować całą strukturę w firmie. Dodawanie pracowników odbywa się na dwa sposoby. Albo pojedynczo każdego po kolei, kliknąć wystarczy przycisk Dodaj pracownika, wpisać imię, nazwisko oraz adres mailowy, dzięki któremu pracownik otrzyma zaproszenie do korzystania z systemu i właśnie między innymi będzie mógł zalogować się na przykład do aplikacji mobilnej. Dodatkowo możemy zdefiniować tagi, czyli takie tak zwane działy, inaczej mówiąc, w których pracownicy się znajdują. Następnie określimy sobie stanowisko pracownika oraz przypiszemy jego rolę z kilku dostępnych lub stworzymy własną, jeśli będzie taka potrzeba. Jest to jedna z metod. Kolejną jest po prostu import. Możemy sobie importować z programów kadrowo-płacowych lub z przygotowanego szablonu w Excelu, który po uzupełnieniu będzie bezproblemowo mógł się zaimportować do systemu. To, co jest ważne na widoku zespół jeszcze dodatkowo, jest wydrukowanie tych kart dla pracowników, jeżeli wybraliśmy sobie metodę, że będą odbijać się właśnie kartami, na przykład na tablecie. Po zaznaczeniu ich wszystkich wystarczy kliknąć Drukuj karty i po prostu je wydrukować. Więc stworzyliśmy w tym momencie zespół. Następnie przechodzimy do sekcji kalendarz, w której możemy stworzyć grafik pracy, ale nie tylko, ponieważ mamy możliwość także podglądania na bieżąco urlopów, delegacji, czy też chociażby składania wniosków i decydowania odnośnie ich akceptacji lub odrzucenia właśnie z poziomu kalendarza. Dokładnie w ten sposób. W przypadku planowania grafików nic prostszego. Wystarczy sobie najechać na wybrany dzień, kliknąć plus grafik i wybrać jeden z typu grafików.
normowany lub nienormowany. Normowany jest to po prostu grafik typu 8-16. W przypadku wyboru grafiku nienormowanego określamy cały czas trwania na dany dzień, ile pracownik godzin powinien przepracować. Ważne funkcje w takim grafiku, najczęściej wykorzystywane, to są dwie opcje: licz nadgodziny przed grafikiem oraz licz nadgodziny po grafiku. Dzięki temu przy planie 8-16 pracownik, który przyjdzie nam godzinę wcześniej, czyli zacznie pracę o godzinie 7, skończy ją o godzinie 17, system będzie w stanie policzyć, uwzględnić te nadgodziny i na raporcie wykaże nam 8 godzin czasu pracy, tak jak jest w grafiku zaplanowane, plus 2 godziny nadgodzin takiego dnia. Po zapisaniu tego grafiku stanie się on już w drafcie takim jakby zrobiony, czyli będziemy sobie mogli go przekopiować na dane dni do innych pracowników również, dzięki czemu łatwo sobie zaplanujemy wszystkie dniówki. W tej chwili on pokazuje się nam w takiej formie wypaskowanej. Oznacza właśnie to, że on jest tylko w trakcie edycji. Jeszcze pracownik nie wie o tym grafiku, możemy go cały czas zmieniać. Dopiero gdy zaznaczymy sobie pracowników, w którym chcemy opublikować grafik, przycisk stanie się aktywny, po kliknięciu publikuj będzie on już wchodził w życie, czyli system zacznie odnosić się do tego, sprawdzać poprawność, odbić start, stop w ciągu dnia takiego pracownika, czy rzeczywiście pracował o tej zaplanowanej porze. Jest to pierwsza metoda, w jaką możemy tworzyć grafik. Następnie oferujemy też kreator. Możemy dodać jednocześnie dla kilku pracowników grafik jednakowy na wybrany okres. Na przykład stworzymy sobie od 8 do 16 na cały miesiąc. Wybierzemy sobie jakiś kolor i zaznaczymy, że mogą pracować w nadgodzinach, ale tylko po godzinach pracy. Wybierzemy sobie ten grafik na październik, zrobimy sobie na cały miesiąc od poniedziałku do piątku. Gdyby była sytuacja, że już wcześniej coś planowaliśmy na te dni, możemy sobie nadpisać istniejące grafiki, dać zapisz, wówczas pojawi się nam ten grafik od razu w systemie i też jesteśmy w stanie go opublikować raz, dwa. A więc grafiki pracy mamy w tym momencie już opublikowane. Pozostaje właśnie jeszcze kwestia chociażby dodawania z tego pola wniosków czy urlopów, prawda? Zgadza się, dokładnie. Taki sam sposób praktycznie jak grafik, czyli mamy do wyboru albo grafik, albo wniosek. W tym wypadku chcemy sobie kliknąć wniosek, wybieramy jego rodzaj, urlopowy, dowolny lub delegację. Tutaj zaplanujmy sobie na tą chwilę UW, czyli urlop wypoczynkowy. Wybierzemy sobie od 10 do 14, zapiszemy. W tym wypadku wniosek pojawia się nam w takiej formie podglądu, czyli tutaj pracownik po zgłoszeniu tego wniosku, inaczej kierownik otrzyma teraz powiadomienie o tym, że pracownik zgłosił wniosek urlopowy i będzie go mógł rozpatrzeć. Na kalendarzu zobaczy go właśnie w ten sposób. Po kliknięciu uzyska wszystkie szczegóły, będzie mógł zatwierdzić taki wniosek. Wówczas otrzyma on kolor oraz etykietkę, co to za rodzaj. Wnioski zostały dodane. Aby je rozpatrzyć, możemy także przejść do samej sekcji wnioski, w którym będziemy widzieli wszystkie wnioski, które zostały złożone i z tego punktu też możemy złożyć kolejne wnioski. Dokładnie, tutaj nas w polu wnioski zobaczymy właśnie ten wniosek, który przed chwilą utworzyliśmy na kalendarzu. Też możemy sobie w niego kliknąć, przejrzeć pełne szczegóły oraz wydrukować, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Bez problemu zobaczymy taki wniosek w formie takiej papierowej wtedy. Tu również, gdy będzie wniosek na przykład dodany, spróbujmy sobie coś takiego zrobić, żeby pokazać, jak to dokładnie będzie wyglądać. I właśnie też zróbmy UW. Na przykład to był październik na 12 do 19, ciach. W tym wypadku na tej liście pojawia się nam kolejny wniosek o statusie nowym i możemy go rozpatrzyć lub odrzucić. Oczywiście te przyciski będą dostępne tylko dla osób, które mają odpowiednie uprawnienie do rozpatrywania wniosków dla tego konkretnie pracownika. Świetnie. W takim wypadku mamy już informacje odnośnie tego, w jaki sposób zajmować się wnioskami, czy to urlopowymi, czy też chociażby właśnie delegacjami. A więc kolejną funkcjonalnością na dobrą sprawę będzie właśnie sama rejestracja czasu pracy.
Tak, tutaj też jest coś takiego jak lista zdarzeń. W tej chwili przełączę się na jakiś przykładowy miesiąc, w którym mamy właśnie już dodaną listę i poodbijanych pracowników. Tak ona będzie wyglądać w formie typowej listy, czyli widzimy imię, nazwisko pracownika, dzień, odbicie i co to był za typ zdarzenia. Czy to był start, stop, czy jakiś inny dodatkowy, wysłany w jakiś sposób oraz możemy przypisać do każdego zdarzenia notatkę. Ważnym aspektem jest także określenie lokalizacji. Tym bardziej, że wielu pracodawców, widząc właśnie rozwiązanie w postaci chociażby Innewi, zastanawia się nad tym, czy przypadkiem nie rodzi ono pewnego pola, że tak powiem, do lekkich spekulacji. Na to jesteśmy też Nadużyć takich. przygotowani. Tak. Zgadza się. W systemie możemy określić lokalizacje, w których pracownicy będą mogli dokonywać swoich odbić. Przede wszystkim dotyczy to w sytuacji, w których pozwolimy pracownikom na odbijanie się ze smartfona. Wiadomo, różnie to może wyglądać i chcielibyśmy mieć zawsze pewność, że pracownik znajdował się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Dzięki temu właśnie tutaj dodajemy lokalizację, określamy jej tolerancję w metrach, w ilu może się pracownik odbić, i to wszystko. Mamy wtedy pewność, że nie odbił się nam w drodze do pracy, będąc gdzieś tam w korku spóźnionym, tylko faktycznie był już na miejscu. W tym momencie mamy już doskonałe pojęcie odnośnie wszystkich funkcjonalności Innewi, ale pora przejść do najważniejszych, czyli właśnie podsumowania i raportów. Tak, system Innewi oferuje bardzo szerokie raporty, które możemy sobie dopasować też do własnych potrzeb, dzięki czemu wyciągniemy te dane, które potrzebujemy. Takim raportem na co dzień, powiedzmy, który mocno sprawdza się na szybko, żeby sobie sprawdzić, co danego dnia działo się w firmie, jest raport właśnie w formie listy obecności. On przedstawia nam graficznie każdy dzień osobno, każdego pracownika. Po kliknięciu w taki dzień uzyskamy pełne szczegóły po prawej stronie, czyli zobaczymy m.in. zaplanowany grafik, jakie czasy nam policzył, czy system zbilansował jakiś dzień, czyli automatyczny bilans polega na wybraniu nadgodzin z dnia i uzupełnieniu dnia, w którym wystąpiły braki normy. Dodatkowo informacje o wypłacie takiego dnia, jak statusy pracy dodatkowe, czy też wnioski. Wszystko w tym miejscu zobaczymy oraz każde dokonane odbicie przez pracownika o konkretnej godzinie. Kolejnym raportem będzie raport ewidencji czasu pracy, czyli nic innego jak typowa karta. Tu zobaczymy go w dwóch formach. Pierwsza jest to taki raport sumaryczny. Czyli dla całego maja aktualnie wyświetlamy wszystkie informacje. Przy każdym nazwisku zobaczymy sobie, ile godzin miał pracownik zaplanowany w grafiku, ile przepracował, ile wystąpiło nadgodzin, braków normy, czy jakaś przerwa, wypłata itd., itd. Wszystkie takie potrzebne informacje, ale gdybyśmy chcieli więcej szczegółów, wystarczy rozwinąć naszego pracownika i zobaczymy już tutaj rozpiskę na każdy dzień osobno. Wraz ze zdarzeniami start-stop, które odbił, także pełne informacje na każdy dzień, wszystko jest dostępne pod ręką. Każdy raport, każdą dane z systemu możemy sobie wyeksportować lub wydrukować, także wszystkie przyciski są zawsze dostępne po prawej stronie. Czy to będzie raport pracy, czy ewidencji czasu pracy, mamy podzielone na sekcje i możemy właśnie eksport sobie wykonać do wygodnego pliku. W tym momencie przeszliśmy już z Wami przez całą platformę Innewi, pokazując wszystkie jej funkcjonalności, możliwości, od właśnie modułów przez tworzenie grafiku pracy, dodawanie urlopów, wniosków, a także tworzenie poszczególnych raportów. Jeśli będziecie ciekawi odnośnie poszczególnych modułów, zapraszamy do naszych tutoriali, a także do bezpośredniego kontaktu z nami. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Jednocześnie mam nadzieję, że ten materiał pozwoli Wam zrozumieć, jak bardzo przystępnym narzędziem do używania jest właśnie nasza platforma Innewi. Tym samym dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, Kamil. Pozdrawiam, Paweł. Do zobaczenia.